Dzień dobry, słoneczka, z tej strony ciotka Irsy. Witam was na moim i samca Alfa kanale. We wtorkowym speedbuildzie, słuchajcie, dzisiaj mam dla was moim zdaniem dość ciekawy domek, ponieważ domek na zamówienie na parceli 40x30. I pierwszy raz robiłam w sumie tak tani domek w stylu gotyckim. Powiem wam, że robienie domku w stylu gotyckim z dość mocno ograniczonym budżetem oraz ograniczonymi dodatkami jest wyzwaniem. Tak, jest wyzwaniem i to powiem wam chyba nie byle jakim, ponieważ dodatki, z jakich korzystałam, no to oczywiście spoza podstawki są licealne lata, cztery pory roku, psy i koty, przygoda w dżungli oraz wampiry. I powiem wam, chyba się najbardziej tak skupiłam na zewnętrznej powłoce tego domku, bo nie oszukujmy się, skoro to jest domek na zamówienie z ograniczonym budżetem, to ja sobie tak wykminiłam w swojej irsetowej główce, że po prostu istota, która będzie później zamieszkiwała, dostosuje go do siebie. Tak, wiecie, ultra i od początku do końca już będzie to zrobione pod danego Sima. Mnie się osobiście taki pomysł podoba, ponieważ podeszłam do tego trochę jak do stanu deweloperskiego, więc nie ma tak jakichś większych personalnych dodatków, ale skupiłam się również na kolorystyce osoby zamawiającej, w sensie taką, jaką wybrała, więc mamy oczywiście biały, mamy sporo czerni i fiolet. Kolor chyba najbardziej potraktowany po macoszemu w Simsach 4. Bo powiem wam, że w fioletach jest albo najczęściej są takie dość intensywne, mocne fiolety, pasujące mi najbardziej do baru karaoke, albo takie delikatne, przygaszone, bardziej przypominające, nie wiem, jogurt jagodowy, coś w tym stylu niż powiedzmy jakiś taki klasyczny fiolet kojarzony na przykład z dworem wampirów. Jakoś tak, no cóż, no nie oszukujmy się, czwórka jakoś ma tendencję do macoszego traktowania wielu różnych rzeczy. No wiecie, brewki, jednorożce. Tak, fantastycznie. Nie, żebyśmy w ogóle ich nie chcieli w nowym dodatku, który wyszedł niespełna 2 tygodnie temu i powiem wam, staram się w niego trochę pogrywać. Robienie nektarów podoba mi się. Serio, podoba mi się. Jest trochę inne niż w ekożyciu. Tak, obiecam, że będę na bieżąco dawać relacje i czy bardzo moja ocena się zmieni, no to też się o tym na spokojnie dowiecie. Jest inne niż w ekożyciu, jest takie, można powiedzieć, klasyczne, nektar ziemniaków i strawy, no powiem wam, brewki. Jest śmiechowo, jest to też, okazuje się, dość szybki sposób na to, żeby po prostu się simem wzbogacić, ponieważ jak taki nektar odpowiednio sobie poleży, a później pójdziemy do takiego miłego pana i w odpowiednie dni i on od nas odkupi, to dość szybko idzie się wzbogacić. Nie narzekam, bo moja simka naprawdę zaczynała od zera. W ogóle to jest bardzo biedna simka, serio, bardzo biedna, ale to o tym też za sekundkę. Zaczyna od zera, a teraz zaczyna mieć całkiem spoko rancho ze swoją córeczką, narzeczonym, psem, kotem, 2 konikami, owcami, małymi kuskami. Ogólnie jest na 8 poziomie kariery ogrodniczej i no cóż, nie dosypia. Chyba nie muszę mówić dlaczego. W ogóle to jest bardzo biedna istotka, bo bardzo kochała się w liceum w jednym kolesiu, który później z nim była. Okazało się, że ma pannę, no ale był już problem, bo pojawiła się, no cóż, bąbel był w drodze, więc tak, debak był w drodze, no ale miłość, jakby nie patrzeć, jej nie opuściła i poznała bardzo fantastyczną dziewczynę i dalej zaczęło się piękny romans, a potem dziewczynę trafił piorun. Serio. No nic, jest z tym facetem, który jest tatą jej córki, ponieważ no, jego partnerka też jej się zeszło i jakoś tak się dogadali. I im się fajnie żyje na farmie. No więc wiecie, na razie im się fajnie żyje na farmie. Konie mają uratowane. Tak, bo żeby pozyskać konia w Simsach, w nowym dodatku,
można adoptować na zasadzie kupna, tak jak to było z psami bądź kotami. Powiem wam, liczyłam na jakieś dzikie konie biegające gdzieś opodal, które będzie można, z którymi będzie można się zaprzyjaźnić i dodać do rodziny, tak jak jest z psami i kotami, ale nie. Znowu obeszłam się smakiem. Albo inaczej, u mnie się nie pojawiają. Dajcie znać, czy może jednak u was coś takiego występuje. U mnie po prostu tego nie ma. Albo można konia uratować, ale on jest wtedy nieznośny, ma jakieś cechy, które są negatywne i ciężej się nad nim pracuje. Jednak jakoś tak bardziej mnie kusiło, żeby to konie ratować, bo jakby ktoś miał wątpliwości, to że nie jestem zadowolona z nowego dodatku, bo jednak powinien być pakietem rozgrywki, nie oznacza, że nie lubię koni. Słuchajcie, uważam konie za fantastyczne zwierzęta, bardzo inteligentne, piękne, majestatyczne. I sama jeździłam konno. Mówię jeździłam, bo no nie oszukujmy się, życie mnie dopadło, dorosłe, czasu nie ma, z kasą też różnie bywa. A to jednak jest troszeczkę drogie hobby obecnie. Chyba że ma się jakieś układy, znajomości, rodzina, która posiada konie. No i po prostu no, troszeczkę żeśmy się rozeszli. Ale tak, ja naprawdę bardzo lubię konie. Ja ogólnie bardzo szanuję i lubię zwierzęta, bo jakby nie patrzeć, dzielimy z nimi życie, świat i nie jesteśmy jedynym gatunkiem. Tak. I przydałoby się to zaakceptować i być trochę fair w stosunku do naszej matki Ziemi, bo mamy ją jedną i nie zapowiada się w najbliższym czasie, takim dość, nawet bym powiedziała, że chyba w odległym czasie, byśmy mieli inną. Powiem wam, trońkę mnie bolało parę rzeczy, jeżeli chodzi o ten domek, właśnie, że są pewne ograniczenia z dodatkami, nie mówię, uwielbiam wyzwania. I że miałam tylko między 50 a 55 tysięcy simoleonów, ponieważ użyłam najtańszych okien bodajże z 4,5 roku, a bardzo mnie kusiły okna bodajże z dodatku uniwersytet. Jakoś mi tak bardzo pasowały. Jednak te nadały takiego trochę nowoczesnego szyku, wiecie, powiedzmy, był sobie kiedyś dworek opuszczony z jakąś tajemnicą, no i dorwał się do niego deweloper, czy też został odziedziczony, no i trzeba było okna powymieniać, trzeba by go było odmalować. No i finanse no, pokryły, jakby nie patrzeć, większość, remontów. No remonty zeżarły większość finansów, tak chyba jest bardziej poprawnie. No i stąd jakby środek jest troszkę bardziej ubogi. Ale mam nadzieję, że jednak osobie zamawiającej domek się na tyle spodoba, że go rozwinie, rozbuduje i sprawi, że simy w środku będą miały kilka ciekawych historii. Powiem wam, gdyby nie debagowe rośliny, to moje wyzwaniowe domki byłyby bardzo, bardzo blade, ponieważ rośliny w Simsach w sumie są dość drogie. No ale co się dziwić? Chociaż drogie, czy ja wiem, w sumie tak teraz patrząc, niektóre kosztują 20 simoleonów, niektóre 25, niektóre 120. Przy innych dekoracjach to nie jest w sumie też tak tragicznie, więc tak, przesadziłam. Przesadziłam, wiecie, mówimy o roślinach. Haha, brewki, ale suchar. No fantastycznie. Wracając do rancza, jeszcze nie brałam udziału w wyścigach konnych. Mówię jeszcze, ale zamierzam to też przetestować i mam nadzieję, że nie będą jakoś mocno zbagowane. Najbardziej zbagowane, na co na razie trafiłam, to są małe, przeurocze owieczki, które doprowadzają mnie do pasji szewskiej. Autentycznie, słuchajcie, ja nie wiem dlaczego, co się dzieje z tymi owcami, ale wiecznie mi narzekają, że ona sobie już zaraz idzie, odejdzie i w ogóle tutaj jest niefajnie i jej się tu nie podoba. No fantastycznie, jedzonko masz, wszystko masz, że jest bardzo dobrze, wspaniale, czy coś w tym stylu wypisane, to co marudzisz? Ty owco, ty. No ale tak to mniej więcej wygląda. No, nie wiem, czy to jest jakaś tam ciężka wina związana z jakimś bagiem, czy może rzeczywiście, nie wiem, ta trawa powinna być opruszona złotem, a woda powinna być sprowadzona z Francji, której jeszcze w Simsach nie mamy. Nie wiem, no ale widać, coś jest na rzeczy. I jeszcze też mi nie pomagały w ogródku, bo jakoś tak narzekają i marudzą.
No staram się jak mogę, to znaczy moja Simka się stara biedna jak może, no ale ogarnąć przyszłego męża, psa, kota, konie, dziecko, to tak trochę na tej głowie mam. Mówię męża, ponieważ mąż ma tendencję do przycinania się. Jakby co, ja korzystam oczywiście z Toolsa, z organizera do debuga, z MCCC oraz czerwonej półki. To są jedyne mody, z jakich korzystam. Mam też je zaktualizowane, ale jednak wiecznie coś te nasze Simsy boli. Mam nadzieję, że na horyzoncie jest niedługo jakaś aktualka. Też była mowa i dużo plotek na temat tego, że był pomysł na jednorożce w Simsach. Że są jakieś pliki, które są niewykorzystane, związane z jednorożcami. No powiem wam, że jeżeli IE chciało wydać jak najszybciej grę, ponieważ Life by You deptało im po piętach, no to też troszkę niefajnie. Mogli wstrzymać się nawet miesiąc, półtora, ja bym się nie obraziła i rzeczywiście dać tej jednorożce, bo jeżeli jednorożce dodadzą na zasadzie jakiegoś pakieciku w stylu mój pierwszy zwierzak, znowu trochę słabo. I powiem wam, nadal uważam, że to jest, powinien być pakiet rozgrywki, a nie pełnowartościowy dodatek. Nadal. Przykro mi. No tak jest. Co będzie o tym myślał samiec, to mam nadzieję, że dowiecie się w jego rozgrywce, ponieważ coś mi przybąkiwał, że skoro Life by You jest przesunięte, tak, w domu mam normalnie żałobę, jest przesunięte, to może jednak ta rozgrywka jakaś taka luźniejsza, z powiedzmy z jakimiś wyznaczanymi celami na bieżąco, pojawi się na kanale, tym bardziej, że już powstała simka, którą mogliście zobaczyć w czwartek. I ja jestem ciekawa, serio jestem ciekawa, może nawet bym wybudowała jakiś starter, muszę właśnie samca zapytać, czy będzie chciał to zrobić od zera do milionera, to znaczy od zera do rancha w tym przypadku, czy będzie chciał od startera, no to wtedy może bym wybudowała jakiś taki drobniutki starter, wiecie, gdzie można by było mieć kózki, owieczki, własne roślinki, w przyszłości konia. No, jakby nie patrzeć, rancho głównie na koniach słynie. Jak chodzi o konie, jeszcze interakcje z koniami, no to Sim Koń jest coś fantastycznego. Jest ślicznie, uroczo, miło i jest całkiem fajnie. Jeden koń bardzo ma tendencję do zrzucania Sima, jak ten zostanie tylko wejdzie na jego grzbiet. Zaś inny jest bardziej taki grzeczny, bardziej bojaźliwy, ale jest to fajnie. Widać tą różnicę charakterów tych zwierząt. Boli mnie trochę, że jednak jest to dodatek mało kompatybilny z resztą dodatków, ponieważ nie zauważyłam poza jakimś tam wąchaniem, żeby psy i koty miały więcej interakcji z końmi, co jest smutne. Jest smutne, słuchajcie. Nie mówiąc o tym, że konie namiętnie wchodziły mi do domu, póki nie poblokowałam drzwi, bo tak, bo konie mogą przejść przez jedno, że tak powiem, jedno, o matko, patrzcie, zabrakło mi słowa, jednopolowe drzwi, takie najmniejsze, no, jakby to zwało. A, no, ale tak, jeszcze chwilkę o domku, jak żeście pewnie już zauważyli, domek jest dwupiętrowy, oczywiście i łazieneczki, i wszystko, i kuchnie, no mam nadzieję, że wam się w miarę podoba. Najbardziej lubię z niego bibliotekę, serio, bibliotekę i w sumie też jestem zadowolona z salonu. Bo tak stwierdziłam, że biblioteka i salon to są takie dwa najbardziej pomieszczenia, z których może będzie rodzina korzystała, więc też tak jakby przyłożyłam do nich najwięcej wagi. No jak już też mówiłam, ten kolor fioletowy to jest jakaś masakra. Strasznie intensywny. To znaczy wpisuje się fioletowy, a moim zdaniem wychodzi coś bardziej różowego. No ale słuchajcie, ja może się nie znam na kolorach. No ale, no w sumie tak przymknąć oko, to taki trochę róż jest. No, bardzo trochę. Więc nad zasłonami spędziłam chyba najwięcej czasu i jeżeli dobrze pamiętam, wygrały te zasłony, które dochodzą w czterech porach roku. O ile dobrze pamiętam, że to są z czterech pór roku. Dokombinowałam się też z półeczkami pod oknami, żeby to jakoś tak wyglądało trochę inaczej. No oczywiście... No oczywiście, czasami wrogiem dobrego jest lepsze. Ale cieszę się, bo mogłam w końcu skorzystać z kanap, które mają poduszki, właśnie ten taki gotycki szyk i są z podstawki. Rzadko, bardzo rzadko z nich korzystam. One mają naprawdę bardzo ładny kształt i muszę, powiem wam, chyba są nawet wygodne. Tak patrząc na nie, no chyba są wygodne, no bo
Dlaczego miałyby w sumie wygodne nie być? Takie poduszki, tak zalegnąć, słuchajcie, w takim gotyckim domu z kubkiem gorącej czekolady. Fajnie by było. Fajnie by było, a w międzyczasie akurat tak się, że tak powiem, marząc, siedzę w moim 38-metrowym mieszkanku i w sumie nie zamieniłabym go na żadne inne. A wiecie dlaczego? Bo małe mieszkanko to małe sprzątanko, małe mieszkanko to małe remonciki i w sumie małe problemiki, bo jak się coś w małym mieszkanku zepsuje, to tak chyba trochę łatwiej naprawić niż w wielkim, gotyckim domu. A przynajmniej tak mi się wydaje. Jak jest? Nie wiem. Raczej nie zapowiada się, żebym mieszkała w wielkim gotyckim domu. Zresztą nie wiem, czy bym się widziała ogólnie, żeby mieszkać w domu. Chociaż bardzo chętnie bym hodowała kurki, bardzo chętnie bym miała zielnik i bardzo chętnie nie kosiłabym trawy, którą, ja nie wiem, u nas w moim małym miasteczku to chyba jest jakiś konkurs między osiedlami, bo trawa ledwie odejdzie centymetr od ziemi, już się cieszy pierwszy mleczyk, czy jakiś inny kwiatuszek, że spojrzał na słoneczko, a oni lecą, słuchajcie, z tymi kosiarkami. I ścinają ją prawie przy ziemi. Jakby co, słuchajcie, może zastanówcie się, jeżeli nie musicie kosić i mieszkacie w domkach, to nie róbcie tego. Jakieś owady będą miały co jeść, a woda lepiej się zatrzymuje tam, gdzie jest trawka. A jednak, no cóż, czasami jest zimno, czasami gorąco, no ale co poradzimy, taki mamy klimat, tak? Taki mamy klimat. No nic, zapraszam do lajkowania, subskrybowania, komentowania. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, by być na bieżąco z materiałami pojawiającymi się na kanale. A na dzisiaj to tyle. Buziaki, pa, pa!